Skąd pomysł, aby rozmawiać o dialogu? Znaczy, dialog to jest część życia człowieka na co dzień. Natomiast muszę powiedzieć, że dzisiaj tego dialogu nam troszkę brakuje i stąd każda rozmowa i każde zaproszenie na spotkanie, abyśmy podialogowali ze sobą, jest pożyteczne. Chętnie stawiam się na miejsce, ponieważ bez rozmowy nie damy sobie rady ze sobą w Polsce. Jak otworzyć się w takim razie na dialog? To znaczy, potrzebne według mnie są dwie umiejętności czy dwie cechy. Po pierwsze, potrzebny jest szacunek do drugiego człowieka. A po drugie, no, trzeba umówić się, że w dialogu rozmawiamy, korzystając z własnej wiedzy i korzystając z rozumu własnego i partnera do dialogu. Co buduje w ludziach dobry dialog? Chęć zrozumienia świata i chęć dołożenia własnej cegiełki do rozwoju swojego lokalnego, swojego osobistego, wspólnoty, w której się żyje. Chęć myślenia optymistycznie o życiu własnym i o życiu społecznym. Dobrze, dziękuję bardzo.